Loża radiowa. W studiu witamy już gościa, Marcin Osiepa, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I poseł Ziemi Opolskiej. I poseł Ziemi Opolskiej, tak jest. Panie wiceministrze, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowane na koronawirusa? No, przede wszystkim uspokójmy naszych słuchaczy. Nie ma takiej sytuacji, żeby trzeba było uruchamiać zasoby armii w tym zakresie. Ale pytać warto. Nie, oczywiście, no, my jesteśmy w posiadaniu sił i środków, które w każdej chwili mogą zostać użyte. Już parę dni temu pan minister Mariusz Błaszczak zarządził odprawę z dyrektorami czy komendantami szpitali wojskowych. Przypominam, że jest o tyle ważne dla naszego regionu, że my także mamy szpital wojskowy w Opolu, gdzie no, te szpitale no, są postawione w stan takiej gotowości, że w sytuacji, kiedy byłaby taka potrzeba, to one także są do dyspozycji i będą służyć pacjentom, chociaż już oczywiście służą w tym zakresie podstawowym, ale mówię o sytuacji związanej z koronawirusem. Oprócz tego wspieramy transport różnego rodzaju środków medycznych, które są potrzebne. Została uruchomiona agencja zajmująca się takimi materiałami właśnie specjalnymi, strategicznymi, jeśli chodzi o te medyczne wyposażenie typu maseczki i tak dalej. No i to wszystko także jest rozwożone do szpitali w Polsce przy pomocy wojska. Także takie wsparcie logistyczne jest zupełnie naturalne. Polska armia i polskie wojsko zawsze jest blisko obywateli i stąd realizuje te zadania. Jesteśmy gotowi w sytuacji, kiedy pojawiłaby się sytuacja kryzysowa na jeszcze większe zaangażowanie. Ale jeszcze raz powtórzmy, nie ma takiej potrzeby. Na razie nie, uspokajamy rzecz jasna, ale pytać tak jak mówię warto, a co z wojskami obrony terytorialnej? One też się mogą w to zaangażować? Mogą, jeśli będzie taka potrzeba, aczkolwiek my mamy doświadczenie, szanowni państwo, z różnego rodzaju wirusami, które się pojawiają. Przecież przypominam, parę lat temu mieliśmy SARS, gdzie śmiertelność na SARS wynosiła ponad 10%, a śmiertelność koronawirusa, o którym dzisiaj rozmawiałem, to jest trochę ponad 2%, czyli nie mamy jakiegoś, czynienia z jakąś bardzo ekstremalną sytuacją i myślę, że tutaj nie będzie potrzeby uruchamiania żadnych takich środków, które są związane np. z wojskami obrony terytorialnej, bo one w sytuacji, kiedy wystąpią klęski żywiołowe, są do dyspozycji zawsze blisko, zawsze gotowi, natomiast w tym przypadku trudno sobie wyobrazić to zaangażowanie, aczkolwiek jeszcze raz, zawsze tam, gdzie jest jaka potrzeba, to i padnie taki rozkaz, to są do dyspozycji, bo są od tego, żeby być zawsze gotowym i zawsze blisko. Ale jakie byłyby ich zadania w sytuacji zagrożenia? No właśnie. No jakie? Właśnie, no w sytuacji epidemiologicznego zagrożenia ja nie do końca widzę, no także myślę, że tutaj chyba nie ma pola dla zaangażowania Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest przede wszystkim przy koronawirusie pole do zaangażowania nas jako obywateli, jeśli chodzi o higienę osobistą, jeśli chodzi o troskę o starszych, o naszych sąsiadów, o naszych przyjaciół, naszych bliskich, rodzinę, żeby im pomóc, żeby nie wpadać w panikę, żeby stosować się do instrukcji, które są wydawane przez ministra zdrowia czy inspektorat sanitarny. Te instrukcje są jasne. Jeżeli gdzieś tam pojawia się jakieś podejrzenie, po prostu trzeba się przebadać, ale trzeba pójść do lekarza. Jeśli lekarz zdecyduje o tym, że powinniśmy przejść badanie, no to zostaniemy na to skierowani. Te procedury są bardzo jasne i czytelne i nie powinniśmy na pewno wpadać w panikę. No nie, panika na pewno nie jest wskazana. Nie, my jesteśmy w sezonie też grypowym. Ja przypominam, że rocznie na grypę w Polsce umiera od 60 do 80 osób, a jakoś o tym nie mówimy. Już zmarło chyba w Polsce około 30 osób od początku tego roku. Dlatego bądźmy czujni generalnie, jeśli chodzi o stan zdrowia, jeśli chodzi o higienę. Dbajmy o siebie, szczególnie właśnie jeszcze raz podkreślę o tych starszych ludzi, którzy są najbardziej podatni. Pomagajmy im i bądźmy wrażliwi. W poniedziałek był pan w Sejmie? Byłem oczywiście. Specustawa przyjęta, czy ona w sposób kompleksowy nas chroni? No, znaczy, ustawa nie chroni nas, ustawa może oczywiście... Wprowadza rozwiązania. Wprowadza takie rozwiązania systemowe, które sprawiają, że w sytuacji kryzysowej będzie polskie prawodawstwo lepiej przygotowane, czy będzie lepiej służyło instytucjom państwowym do radzenia sobie z kryzysem. I tak jesteśmy przekonani, że ta ustawa te kwestie porządkuje, choć już wcześniej mieliśmy też w ustawodawstwie takie zapisy, które pozwalają reagować, ale są też nowe rzeczy.
na przykład związane z prawem budowlanym, czy z określające ramy kwarantanny przymusowej. Mhm. Myślę, że to jest ważna inicjatywa i to, że została poparta przez niemal wszystkie siły polityczne, no jest najlepszym dowodem na to, że ta ustawa była dobrze przygotowana i że tylko koło politycy... Konfederacji niekoniecznie się zgodziła. No to ubolewamy nad tym. Mhm. Natomiast jeżeli wszystkie siły polityczne, także te pozostające w najsilniejszym sporze, się zgodziły poprzeć tą ustawę, no to jest najlepszy dowód, że ona była potrzebna. Do naszej rozmowy wracamy za chwilkę. Wracamy do rozmowy z naszym gościem w studiu, Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, który niedawno tworzył też biuro poselskie w Brzegu. Ile już takich biur na terenie Opolszczyzny pan ma? No to by było drugie. Drugie. W styczniu otworzyłem biuro poselskie podstawowe w Opolu, na ulicy Ozimskiej 36/1. Serdecznie zapraszam. Natomiast w Sukienicach Brzeskich otworzyłem pierwszą filię. Obiecałem, że tam, gdzie uzyskałem najwyższe poparcie w wyborach parlamentarnych, tam powstaną filie. Kolejne jest biuro, będzie wkrótce otwarte w Kruszborku, Kędzierzynie, Koźlu, jako drugim największym mieście naszego regionu i najpewniej w Namysłowie. Ale także są inne lokalizacje rozważane. To nie jest kwestia tutaj już tylko mojej woli, no pewnych ograniczonych środków, które poseł ma na prowadzenie tych biur. Natomiast tych kilka filii będzie na pewno służyło obywatelom. No ale to jest jakby jedno tylko jeden sposób kontaktu, czy jedno miejsce, gdzie można się kontaktować. Ja zachęcam do kontaktu też bezpośredniego. Są adresy mailowe, są telefony, są komunikatory społeczne, media społecznościowe. Serdecznie tego zachęcam. Natomiast no, dzisiaj też było ważne wydarzenie, bo wręczyłem legitymację społecznych asystentów posła pierwszym 10 osobom. Mam, tak jak obiecałem, zamiar utworzyć taką sieć społecznych asystentów w całym regionie, po to, żeby bez względu na to, czy jest biuro poselskie, czy nie ma biura poselskiego, żeby była osoba identyfikowana w danej społeczności, w danej gminie, żeby było wiadomo, w danym środowisku. Ten jest od Ociepy, w razie W. W dużym uproszczeniu tak, że jeżeli mam problem, nie jestem w stanie go załatwić na takim poziomie, na przykład samorządowym, no bo też od tego są przecież radni, od tego są samorządowcy, żeby pomagać ludziom. No ale jeżeli nie jestem w stanie, jest potrzebna gdzieś interwencja poselska, to bardzo proszę, jest człowiek, który jest społecznym asystentem posła, który ma legitymację, który ma kontakt bezpośredni z posłem i do tego też państwa serdecznie zachęcam. No, mówię, chwilę temu wręczyłem tę legitymację. Pierwszych 10 społecznych asystentów jest do państwa dyspozycji i to są ludzie nieprzypadkowi, bo asystent poselski może się kojarzyć, to jest ktoś, kto, nie wiem, organizuje kalendarz posła, prawda? Kwestie infrastruktury, zarządza biurem poselskim. Nie, to są społeczni asystenci, którzy są już liderami jakichś środowisk. Oni to są radni, to są prezesi organizacji pozarządowych, ludzie, którzy już są zaangażowani w działalność społeczną, w swoich społecznościach lokalnych, w swoich organizacjach pozarządowych i oni dzisiaj do swojego portfolio, do swojego CV dopisują ten status społecznego asystenta po to, żeby ludzie wiedzieli, że mogą na nich liczyć także jeśli chodzi o sprawy ogólnopolskie, także jeśli chodzi o sprawy parlamentarne. A skąd jest ta pierwsza dziesiątka? Co to za osoby? No tutaj to są bardzo różni ludzie, no bo potrzebujemy bardzo różnych talentów, charyzmatów. Tak jak powiedziałem, to są radni, czy to z Wołczyna, czy z Byczyny, czy z Kędzierzyna Koźla, to są, czy z Dobrodzienia, to są szefowie organizacji pozarządowych, ludzie, którzy pracują w wolontariacie. No i tutaj w zasadzie będziemy chcieli w każdym powiecie, niemal w każdej gminie takich asystentów powołać, po to, żeby trochę zmieniać w ogóle wizerunek i sposób patrzenia na posła. Ja miałem jedno z takich haseł kampanii, to jest polityka od nowa, czyli od nowa w polityce, ale też jakby nowe spojrzenie, nowa wiara, że polityka może być inna i pomimo tego, że jestem posłem, który jednocześnie pełni funkcję wiceministra, to nieustannie staram się pokazywać, że można być politykiem, który dotrzymuje słowa i który jest blisko ludzi. I to jest niezwykle dla mnie istotne, dlatego ci społeczni asystenci pomogą mi być po prostu bliżej mieszkańców, pomogą mi dobrze priorytetyzować ich potrzeby, które zgłaszają i rozwiązywać problemy codzienne naszych mieszkańców. A jeśli chodzi o działalność biura poselskiego w Opolu, czy już jakieś pierwsze sprawy, pierwsze interwencje się pojawiły? No bo już jakiś czas funkcjonuje to biuro.
Tak, oczywiście. No, jest cały kalendarz umówionych spotkań i już się odbywają. Ja się z tym już spotykam z mieszkańcami i te sprawy prowadzimy. Niektóre się kończą interpelacjami do rządu, co też jest oryginalne, prawda? Bo sam jako wiceminister piszę do moich kolegów. No ale no, muszą też moi koledzy mieć większą wyrozumiałość dla mnie, bo jak się jest posłem, to reprezentuje się mieszkańców regionu. Więc tak, piszę formalnie, interweniuję w rządzie, interweniuję w innych resortach, w sprawach naszego regionu. Ale sprawy w toku jak na razie, inne, tak? Inne interwencje mają taki charakter już nie interpelacji, ale pisemnej. Czasem wystarczy po prostu gdzieś zadzwonić i pewne rzeczy uruchomić. No i takie rzeczy się dzieją, no ale to jest codzienna praca posła. Na razie jest to 10 osób, a maksymalnie ile ich może być? Ilu? Nie ma takiego limitu. Nie ma. Znaczy na pewno koncepcja stworzenia sieci społecznych asystentów posła, najlepiej w każdej gminie, jest zupełnie nowa. Raczej się przyjęło, że posłowie mają dwóch, trzech może społecznych asystentów, bo oni są rejestrowani w kancelarii Sejmu. Zresztą na stronę, każdy kto wejdzie na mój profil na sejm.pl posła Marcin Ociepa, to tam się wyświetli wykaz współpracowników, oni już tam są, można przeczytać o nich. Natomiast nie ma górnego limitu i uważam, że to jest taka sugestia, wskazówka ustawodawcy, że tak, warto tych mieć asystentów, no tyle, ile jest potrzeba, prawda? Bo nie ma też potrzeby, żeby ich mnożyć, bo tych zgłoszeń jest więcej niż ja tych legitymacji przyznaję. Natomiast w zależności od potrzeb. No i chciałbym, żeby mieszkańcy Opolszczyzny wreszcie mieli poczucie, że coś się zmienia, że jest poseł, z którym jest kontakt bezpośredni, który ma dobrze zorganizowaną sieć współpracowników, bo to jest bardzo ważne. Bo ja nie jestem w stanie osobiście wszystkim się zająć, ale jak się ma zespół ludzi dobrze zorganizowany i biuro poselskie, i społecznych asystentów, no to jestem w stanie naprawdę prowadzić, korzystając z autorytetu posła i z tych wszystkich narzędzi, które ma poseł, zajmować się najdrobniejszymi sprawami w naszym regionie, które to są drobne może z perspektywy kraju, ale z perspektywy pojedynczej gminy, z pojedynczego sołectwa to są wielkie sprawy i dlatego mam takie podejście, że każda sprawa jest ważna. Te osoby działają na zasadzie pewnego wolontariatu. Jak rozumiem, wynagrodzenia za to nie otrzymują. Nie, to są ludzie, którzy mają swoje zawody, swoje miejsca pracy. Jak powiedziałem, część z nich ma mandaty radnych, więc mają swoje mają dobrze ułożone życie, w tym sensie mają co robić. Natomiast biorą to ale na siebie... to, co robią dla pana, jest... Biorą to na siebie, żeby wzmocnić swój głos w swoich środowiskach lokalnych i żeby jeszcze lepiej służyć mieszkańcom, bo to się do tego sprowadza. To trochę budowanie struktur porozumienia? Niektórzy są w porozumieniu Jarosława Gowina. Serdecznie tego zachęcam, żeby przystępować. Rzeczywiście nasza partia rośnie i też jest nową jakością w polityce, ale nie jest to obowiązkowe. To znaczy część tych ludzi po prostu nie angażuje się w życie partyjne, po prostu chcą służyć ludziom. I bycie społecznym asystentem posła to jest służba mieszkańcom. A porozumienie już ma wielu członków na Opolszczyźnie? To znaczy wielu. No ilu? W 150. 150 członków. Tak. No to chyba nieźle. Bardzo przyzwoicie, aczkolwiek teraz porządkujemy struktury, spływają nowe deklaracje. W połowie kwietnia szykujemy zjazd okręgu, gdzie wybierzemy nowe władze okręgowe i do tego czasu porządkujemy koła. Ja w ostatnim czasie byłem w Brzegu, Brudniku. Wybieram się jeszcze dzisiaj do Namysłowa czy do Byczyny. W Głubczycach czy Opolu się te spotkania odbyły, więc jakby są teraz, jesteśmy w fazie wyborów na poziomie kół powiatowych albo gminnych, zjazd okręgu i wtedy będziemy wiedzieć, ilu członków jest uprawnionych do głosowania. I oni wszyscy będą na tym jest wybierać, etapie 150, będzie pewnie więcej. Wybierać szefa wojewódzkiego, będzie pan startował? I będziemy wybierać też delegatów na zjazd krajowy, który będzie się jesienią. Tak, ja wystartuję w kolejnych wyborach. No jest czymś naturalnym, że poseł na Sejm po uzyskaniu jeszcze mandatu takiego społecznego. Byłoby dziwne, jako pan jako wiceprezes partii, że wystartuje w tych wyborach na szefa okręgu, no bo cieszę się tym zaufaniem członków i bardzo to sobie cenię i nie chcę ich zawieść. Ktoś jeszcze się szykuje i chciałby być szefem wojewódzkim? Nie mam pojęcia, nie ma serdecznie zachęcam. Zdrowa rywalizacja, demokracja jest ważna. Zdrowa rywalizacja, konkurencja jak najbardziej.
Wracamy do rozmowy za chwilkę. Wracamy do rozmowy z naszym gościem w studiu, Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, poseł ziemi opolskiej, jak sam się zapowiedział. Pytanie teraz o... Trzeba trochę państwa porozliczać. A co? Krajowa Szkoła Administracji Samorządowej. Inicjatywa zapowiadana no właśnie podczas kampanii. Jakieś konkrety w tej sprawie? Tak. Najpierw kontekst, kampania wyborcza. Tak jest. Pakiet na rzecz silnej opolszczyzny. Pewne rzeczy udało się już zrealizować. Powstał pierwszy batalion Wojsk Obrony Terytorialnej w Brzegu. Przysięga miała miejsce gdzieś tydzień temu. Drugi to punkt obsługi klientów PGNiG w Namysłowie. Wczoraj wróciłem z Prudnika. Mamy już gotową koncepcję funkcjonowania Centrum Myśli kardynała Wyszyńskiego. Będziemy się angażować, ja się będę angażował w pozyskanie wsparcia Ministerstwa Kultury na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia w roku beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Natomiast jeśli chodzi o Krajową Szkołę Administracji Samorządowej, właśnie wczoraj wpłynął do mnie, już jest gotowy projekt ustawy w tej kwestii. Znaczy wpłynął do mnie, bo poprosiłem prawników o przygotowanie takiej ustawy. Natomiast do tego potrzebny jest sporo czasu i dużo lobbingu, żeby przekonać innych do tego, że potrzebujemy w Polsce Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej, a na drugim miejscu przekonać, że jeśli już ta szkoła będzie zdecydowana, że powstanie, to żeby ona powstała w Opolu. Kogo trzeba przekonać jeszcze? No to jest decyzja parlamentu, to jest decyzja rządu. I teraz, skoro moi prawnicy skończyli wczoraj pracę nad projektem ustawy, to mogę z tym projektem ustawy już pójść do osób, które sprawują funkcje kierownicze w państwie i do tego przekonywać. Ale tutaj wymagany jest raczej spokój, mniej szumu, a więcej takiej rozmowy merytorycznej, ponieważ to jest rzecz, do której trzeba ludzi przekonać, że potrzebujemy silnego samorządu, a drogą do silnego samorządu jest jego profesjonalizacja, więc Krajowa Szkoła Administracji Samorządowej, wzorowana na Krajowej Szkole Administracji Publicznej, która dzisiaj kształci przede wszystkim kadrę dla rządu, czy dla administracji rządowej, do Korpusu Służby Cywilnej, jest dobrym pomysłem, dlatego że tak jak potrzebujemy profesjonalnej administracji rządowej, tak potrzebujemy też profesjonalnej administracji samorządowej. Ja znam bardzo wielu wybitnych urzędników samorządowych, także tutaj na Polszczyźnie, także tutaj w Opolu. Przecież byłem samorządowcem, byłem przewodniczącym Rady Miasta, wiceprzewodniczącym radnym sejmiku i wiem, że sami chętnie by się chcieli dokształcać, że chcieliby, żeby taka szkoła też doceniła ich pracę, no bo administracja samorządowa to jest administracja, z którą każdy obywatel styka się, bym powiedział, na pierwszym miejscu znacznie wcześniej, niż zanim się spotka z administracją rządową. Więc powinniśmy stawić na profesjonalizm. Ale to wymaga pewnej zmiany mentalnej, no, utworzenie takiej szkoły w Polsce. Dlatego to jest trudny postulat, ale jestem zdeterminowany, żeby o taką szkołę walczyć i super by było, gdyby ona powstała w Opolu. Ale członków porozumienia chyba nie trzeba przekonywać, no bo samorządność to jest coś, co macie na sztandarach właściwie. Tak jest, więc ta idea już w czasie kampanii wyborczej Jarosław Gowin podchwycił i w 100% poparł tą ideę. Czyli koalicjantów trzeba przekonać. No szerzej, bo to nie do końca jest rozmowa polityczna, to jest rozmowa merytoryczna. Jak zorganizować system kształcenia po prostu takich kadr. Ale tak, no Jarosław Gowin już w czasie kampanii tę ideę poparł, co jest oczywiście bardzo ważne, bo jest wicepremierem polskiego rządu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, choć ta uczelnia nie miałaby podlegać pod ministra nauki, tylko raczej na wzór KSAP-u pod premiera, no tak w dużym uproszczeniu. Mm-hmm. A w tym projekcie ustawy nie ma jeszcze, jak rozumiem, wskazanej lokalizacji? No jest wskazana, natomiast rzecz w tym, że jakby to są... Zwracam uwagę, że są dwa etapy. No pierwsze w ogóle, żeby przekonać, żeby ta szkoła powstała, a to gdzie ona powstanie. Dla mnie Opole jest świetną lokalizacją, bo to skoro stawiamy na samorząd, to nie może ona być w Warszawie. No właśnie powinniśmy w ramach zrównoważonego rozwoju umiejscowić ją poza stolicą. Natomiast Opole, ze względu na swoją specyfikę, znaczy miasto akademicko-urzędnicze czy administracyjne, jest bardzo dobrym miejscem po prostu. No między dwiema dużymi aglomeracjami, prawda, wrocławską i śląską, Opole idealnie się w to wpisuje, dlatego że ma
tradycje urzędnicze, stolica Rejencji, prawda, przypominam, z drugiej strony środowisko akademickie, no bo część kadry tej szkoły na pewno by stanowili wybitni dydaktycy i naukowcy z Opola, którzy mogliby po prostu także oprócz pracy na przykład na Uniwersytecie Opolskim pracować także na tej szkole, bo przypominam, że wbrew temu, co niektórzy się obawiali, to nie jest konkurencja dla uczelni wyższych, tylko to jest szkoła podyplomowa, którą można wybrać w momencie ukończenia uczelni po wyższej. Po studiach można iść tak i się dokształcić. Do naszej rozmowy wracamy za chwilkę. Wracamy do rozmowy z naszym gościem w studiu, Marcin Ociepa. Panie pośle, 2,5 miliona złotych, sporo pieniędzy, tyle trafi na Opolszczyznę na remont zabytków, grodków, baborów, olesnopaczków, brzeg, korfantów. Sporo pieniędzy. Tak jest, to jest ważne, że opolskie samorządy, opolskie parafie, inne podmioty aplikują o środki ministra kultury w Polsce na zabytki. Tutaj chcę wesprzeć ministra, pana premiera Glińskiego. Tych środków jest trochę za mało, powinniśmy zwiększać tę pulę. Za naszych rządów tych środków na ochronę zabytków jest więcej, ale ciągle potrzeby są olbrzymie. Mamy wspaniałe dziedzictwo w Polsce, także tutaj na Opolszczyźnie, i powinniśmy o nie dbać. I ja zawsze zachęcam do aplikowania. Udawało się te środki pozyskiwać już w zeszłym roku. Mhm. W tym roku także mogłem wspierać te projekty. I cieszę się, że te poszczególne gminy skorzystają, bo to jest właśnie klasyczny przykład, że z perspektywy być może ministra kultury to nie są duże środki, na przykład 140 tysięcy złotych dla Grodkowa, ale z perspektywy Grodkowa parafii, bo wiem, bo tam bardzo mocno zabiegałem o ten wniosek. No to jest duży zasób gotówki na pewno. To jest kapitalna sprawa i to zostanie dla kolejnych pokoleń. To nie jest kwestia tylko parafii, ale przecież to jest zabytków, no bo na to te środki idą, nie na kult religijny, tylko na zachowanie naszego dziedzictwa. I myślę, że to jest niezwykle ważne i cenne i cieszę się, że także Opolszczyzna może z tych środków korzystać. A coś na liście rezerwowej jest? Bo mówi pan, że trzeba o to aplikować, więc podejrzewam, że chętnych było więcej, a część wyłoniona. Więcej, i też zachęcam wszystkich, którzy nie otrzymali tych środków, żeby się jeszcze odwoływali, bo być może uda się niektóre te wnioski załatwić w trybie odwoławczym, no ale no, na tym polega też praca posła, żeby wspierać te wnioski, żeby trafił na listę A, tą pierwszą, ale także później, kiedy są odwołania. Na pewno tutaj będę się upominał o parafię w Głogówku, na pewno nieustannie, tak jak do tej pory, o parafię katedralną w Opolu, no bo przecież to jest najważniejszy dzisiaj zabytek naszego regionu. Natomiast no, oczywiście kwestia katedry to jest zupełnie inne, bym powiedział, większe wyzwanie i większa dyskusja, jeśli chodzi o to, jak znaleźć systemowe rozwiązania dla wspierania tak dużych inwestycji, ale to wymaga, myślę, takiej dużej rozmowy z księdzem biskupem i z premierem Gowinem. Może Gowinem też, ale Glińskim przede wszystkim, ze względu na kulturę. Obiecałam, że dopytam jeszcze o kwestię reaktywacji linii kolejowej Opole Tarnowskie Góry. Pan pisał interpelację w tej sprawie. Jakaś odpowiedź jest? Wiem, że jest. Nie tylko interpelację, bo trzeba tą ideę wspierać na kilku płaszczyznach, natomiast wykonawstwo jest po stronie samorządu i trzeba to jasno powiedzieć. Samorządu województwa opolskiego i samorządu województwa Śląskiego. I tutaj zawarliśmy sojusz taktyczny, mówiąc po wojskowemu, z panią poseł Barbarą Dziuk z Tarnowskich Gór. Ściśle ze sobą współpracujemy, znamy się z Sejmu i wspieramy naszych marszałków, każdy po swojej stronie, żeby do odtworzenia tej linii doszło. Mieszkańcy z naszej perspektywy przede wszystkim Zawadzkiego, ale nie tylko, bardzo aktywni są na tym polu i zasługują na wsparcie polityków i tak jak mówię, no, te rozmowy są prowadzone. Chcielibyśmy zmobilizować marszałków obydwu województw do tego, żeby tą linię odtworzyć i według mojej wiedzy to jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że te nasze starania zakończą się sukcesem. No to o tę linię nawet Radni Opola ostatnio się upominali, przyjęli taki apel. Bardzo dobrze. Czy jest mobilizacja samorządów? Wspieramy te inicjatywy i jest potrzebny też apele samorządów, które mam nadzieję trafią na biurko marszałków dwóch województw.
Matce Panów i Marszałków i Państwa Marszałków, mówię o zarządach województw, zapewnić, że polski rząd i parlamentarzyści będą bardzo mocno wspierać tę inicjatywę. Bo w tej interpelacji jest oczywiście odpowiedź i tam jest wskazówka, żeby być może skorzystać z programu Kolej Plus. Że to jest bardziej złożona kwestia, no tam, gdzie są potrzeby, no Kolej Plus ma bardzo, bardzo konkretną specyfikację, no to w przypadku Województwa Polskiego to jest w ogóle wydłużenie istniejącej linii kolejowej, po prostu żeby szynobus jechał kawałek dalej, żeby później większa praca jest chyba po stronie jednak Województwa Śląskiego w tym zakresie, więc to jest kwestia strategiczna, jeśli chodzi o zarządzanie kolejami regionalnymi. Także pozwólmy marszałkom w tej kwestii pracować, nie pozwólmy się zasłaniać brakiem środków zewnętrznych, które można pozyskać, bo o takowe można powalczyć i od tego już są posłowie. Ale tak jak mówię, jest bardzo dobry klimat wokół tej inicjatywy. Chcę to podkreślić. Jest bardzo dobry klimat samorządów miejscowych, lokalnych, samorządów w samorządach wojewódzkich. Jest dobry klimat w parlamencie. Ostatnio tego problemu też się odniósł premier Morawiecki w tym zakresie, wspierając tę inicjatywę. Więc jest dobry klimat, jest taki duży konsensus społeczny wokół tego, więc wierzę, że ta linia zostanie odtworzona. To jeszcze na koniec odrobina wielkiej polityki. Kampania prezydencka, panie pośle, wszystko wskazuje na to, że będzie musiała się odbyć druga tura. Czy to obozu rządzącego nie niepokoi, nie przeraża wręcz? Bo też jeżeli jest pokazywane są sondaże dotyczące drugiej tury, a tam już naprawdę wszystko może się zdarzyć. No nie, żadne z tych słów, które pani redaktor mówił, że nie ma przerażenia. Jest oczywiście mobilizacja i wybory prezydenckie są trudnymi wyborami, ponieważ charakteryzują się wyższą niż inne wybory frekwencją, a więc... No bywa tak, że chodzą ludzie tylko na wybory prezydenckie, tak, a inne już odpuszczają. Jest w związku z tym większa nieprzewidywalność tych wyborów i trzeba się bardzo mocno zmobilizować, więc obóz rządzący jest zmobilizowany, zdeterminowany, żeby wesprzeć kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy, bo jest po prostu bardzo dobrym prezydentem. A po drugie, stoimy jako wyborcy, jako Polacy przed wyborem natury zupełnie pragmatycznej, to znaczy wybór jakiegoś kontrkandydata z opozycji będzie oznaczał na długie lata w Polsce koabitację, która oznacza rywalizację dwóch ośrodków władzy wykonawczej. Rząd z innej opcji i prezydent z innej opcji oznacza permanentne napięcia i pewną dysfunkcję, jeśli chodzi o zarządzanie państwem. Oczywiście to da się zrobić. Polska to przeżyła. Wszystkie rządy w Europie mają tego typu doświadczenia. Natomiast pamiętajmy, że to spowalnia reformy, że to sprawia, że jest podwyższony poziom napięcia politycznego w Polsce i że w większym stopniu rządzą emocje, a w mniejszym stopniu merytoryka. Myślę, że tego nie chcemy. To znaczy, jeżeli parę miesięcy temu ledwie były wybory parlamentarne, w tych wyborach Polacy jednoznacznie powierzyli znowu samodzielną większość obozowi Zjednoczonej Prawicy, to naturalną konsekwencją powinien być wybór Andrzeja Dudy na prezydenta, po to, żeby po prostu rząd mógł realizować swój program. Oczywiście, jeśli to się nie stanie, to będziemy rządzić będziemy starali się współpracować z każdym prezydentem, ale pamiętajmy, że no jednak chodzi o to, żeby Polskę zmieniać na lepsze, a nie żeby cały czas zajmować się polityką i sporami takimi partyjnymi. Dlatego w naszym interesie jako Polaków zwycięstwo Andrzeja Dudy, który jest bardzo dobrym prezydentem i na arenie międzynarodowej i bardzo wrażliwym prezydentem, jeśli chodzi o arenę krajową, który ma świetny kontakt z Polakami i dobrze współpracuje z rządem. Czyli w skrócie będzie to wybór między spokojem w polityce a niepokojem. Między skutecznością także, a dysfunkcją i permanentnym konfliktem. Wybory w maju. Bardzo dziękuję dzisiaj za obecność w studiu. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, poseł ziemi opolskiej. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Loża radiowa.